Cześć, Asia Sita z tej strony i właśnie dostałam od klienta takie pytanie. Mam dużo czasu, ale nie wiem od czego zacząć. Czym się zająć, by zacząć zarabiać w internecie? Pozdrawiam i proszę o pomoc. Postanowiłam odpowiedzieć na to pytanie. I zanim odpowiem, zadam Ci pytanie. Czy Ty istniejesz w internecie? Ale wiesz, nie chodzi o takie istnienie, że masz założone konto na Facebooku, Messenger, używasz Skype'a i to jest takie twoje istnienie w internecie. Nie o takie istnienie chodzi, natomiast większość osób robiąc jakikolwiek biznes w internecie właśnie w taki sposób działa, wykorzystując te narzędzia, które działają tu i teraz, czyli w momencie, kiedy ich używasz, tak? Jeśli rozmawiasz z kimś na czacie, rozmawiasz z kimś na Skype czy na Zoom, to działa dokładnie wtedy, kiedy tą rozmowę przeprowadzasz. Kiedy jej nie przeprowadzasz, to żadne z tych narzędzi samo nie działa. Tak samo jest, jeśli na przykład jedziesz na jakieś szkolenie i tam jest jakaś grupa ludzi, ktoś cię zapyta, czym się zajmujesz, no to masz chwilę na to, żeby o tym powiedzieć i to jest tylko w tym momencie, kiedy rozmawiasz z tą osobą. Nie ma możliwości, że po rozmowie, czy to właśnie będzie na jakimś szkoleniu, na jakimś spotkaniu, jakimkolwiek, może nawet towarzyskim, wcale nie biznesowym, ktoś cię zapyta, a co właściwie robisz. Jeżeli wykorzystujesz tego typu okazję do powiedzenia, czym się zajmujesz, to działa tylko wtedy, kiedy to robisz. To jeśli zatem nie stoi jakikolwiek system w internecie, istnienie twoje w internecie, no to w tym momencie będzie bardzo trudno ci zarabiać w internecie. W takich rozmowach chodzi o to, żeby zachęcić, a nie zniechęcić. Niestety większość osób właśnie robi to drugie, zniechęca. Mniej więcej przekaz jest taki, może trochę przerysowany, ale zgodzisz się pewnie ze mną, że wielokrotnie mniej więcej tego typu przekazy gdzieś tam na messengerach jesteśmy zaczepiani przez obcych ludzi i mniej więcej słyszymy coś takiego, że zapisz się do mojego MLM, bo tu zarobisz kupę kasy, najlepszy jest program marketingowy, są super produkty i w ogóle szukam takich zaangażowanych osób jak ty. Mniej więcej tak to wygląda, tak? Natomiast troszkę inaczej by to wyglądało, jeśli taka osoba napisałaby coś innego, napisałaby na przykład, czy chciałbyś się przyłączyć do grupy, z której razem z innymi budujemy swoją finansową niezależność. Jest nas kilkaset osób i około 40% zarabia już dodatkowe pieniądze poza swoją pracą etatową. Zobacz, jak do nas dołączyć i w tym momencie za tym idzie cały system, który jest przygotowany. To właśnie twoje istnienie w internecie. Chodzi o to, żeby zachęcić. I teraz właśnie jest, dlatego zadałam ci to pytanie, czy ty istniejesz w internecie. Ponieważ jeśli nie istniejesz w internecie i idziesz spać, czy wychodzisz na zakupy, czy też jest rodzinna impreza i jedziesz do cioci Gieni na imieniny, czy po prostu czytasz książkę lub oglądasz film, cokolwiek innego, no to w tym momencie te narzędzia nie działają. Skype sam za ciebie nie zadzwoni do kogoś na Skype i nie przeprowadzi za ciebie rozmowy, bo po prostu te narzędzia działają tylko wtedy, kiedy działasz ty. W związku z tym one są trochę mniej efektywne. Właśnie nie posiadając istnienia w internecie, istnienia w postaci systemu, w tym momencie jesteś mało efektywny. I żeby zarabiać w internecie, to najpierw musisz być rozpoznawalny. Inni muszą cię móc poznać, nawet kiedy ty z nimi właśnie nie rozmawiasz osobiście. Jest do tego potrzebne pewien system stron, tak żeby gdy ty masz jakieś inne aktywności życiowe, zajmujesz się czymś innym, to osoby, z którymi wcześniej miałeś okazję rozmawiać, czy na Skype'ie, na Zoomie, na Messengerze, czy weszły na twojego Facebooka, czy właśnie poznały cię gdzieś na jakimś szkoleniu, gdzieś albo w towarzystwie ze znajomym w kinie byłeś i były jakieś nowe osoby i się pytały, czym się zajmujesz. Jeżeli nie ma przygotowanego w internecie pewnego systemu, poprzez który te osoby będą mogły wejść na przygotowane właśnie wcześniej strony, które działają 24 godziny na dobę. Jeśli tego nie masz, to właśnie nie istniejesz w internecie. Nawet jeśli masz Facebooka,
ale on w żaden sposób nie prowadzi do szeregu wcześniej zaplanowanych, ułożonych w sposób właśnie taki systemowy stron i innych elementów, nie masz tego tak ułożonego, to samo to, że masz Facebooka, nie sprawi, że to będzie ci ten biznes się rozwijał. Więc od czego zacząć zarabianie w internecie? Od tego, żeby w ogóle zaistnieć w internecie, żeby ludzie mieli okazję ciebie poznać bliżej, ponieważ żeby zacząć zarabiać w internecie, muszą się zadziać takie rzeczy, jak to, że ludzie muszą cię właśnie znać. Muszą ci ufać i muszą widzieć w tobie autorytet. Wtedy będą chętnie się do ciebie dołączać. Wtedy chętniej z tobą podejmą współpracę lub coś od ciebie kupią. Natomiast niestety nie dzieje się to, te elementy poznania, zaufania, budowania autorytetu nie staną się podczas jednej rozmowy na czacie tym Messengerze czy na Zoomie i nie stanie się to podczas jednej rozmowy gdzieś z znowu poznaną osobą, czy to na szkoleniu, czy gdzieś na jakimś towarzyskim spotkaniu. Na to potrzeba czasu, żeby takie rzeczy wbudować jak zaufanie, autorytet i po prostu zbliżenie się do kogoś, czyli do ciebie w tym momencie. I teraz, żeby to się mogło dziać, żeby te rzeczy się zadziały, ten autorytet, budowanie autorytetu, poznawanie ciebie, musisz właśnie istnieć w internecie za pomocą takiego pewnego rodzaju stron, które są wcześniej zaplanowane i które sobie działają 24 godziny na dobę. Dzięki temu ty możesz prowadzić w tym czasie inne aktywności życiowe, a te strony, ten system właśnie sobie działa. Cały czas sobie działa. W skład tego systemu wchodzą na przykład właśnie takie formularze, podaj imię, e-mail na twoich stronach, budujesz sobie listę mailingową i to dzieje się w taki sposób, że gdy rozmawiasz z kimś na tym Messengerze, czy gdzieś tam poza internetem z kimś po prostu rozmawiasz, ktoś cię poznaje, dajesz wizytówkę, te osoby mają okazję wejść potem na te twoje strony, wyszukać cię w tym internecie, mogą cię właśnie poznać, mogą ci zaufać i mogą dostrzegać twój autorytet dzięki temu, że taki masz system. To jest właśnie wtedy twój system. A strony, które w nim są, takie formularze właśnie podaj imię, e-mail, baza mailingowa, to są wszystko narzędzia systemu. Narzędzia, które trzeba nauczyć się tworzyć, trzeba nauczyć się nimi zarządzać, jak w ogóle to się dzieje, że taki formularz możemy sobie na stronę stawić, jak to się dzieje, że adres trafia do tej bazy, że możemy ten mailing wysyłać, to są wszystko narzędzia. Narzędzi się możesz nauczyć. To jest tak jak jazda samochodem, kiedy pierwszy raz siadasz do samochodu, masz do dyspozycji sprzęgło, gaz, biegi, kierownicę, kierunkowskazy, lusterka i jeszcze w ogóle to wszystko zaczyna ruszać i jedziesz i jeszcze inne samochody jeżdżą i jeszcze ludzie gdzieś tam przechodzą i pies przebiega, no to wydaje się to trochę skomplikowane. No i tak właśnie między innymi jest też trochę z tymi narzędziami, że na początku może się wydawać to dość skomplikowane, umiejętność tworzenia takich stron, wstawiania tych formularzy, tworzenia tej bazy. Ale jak wiesz dobrze, jeśli masz prawo jazdy, że to w sumie bardzo długo nie trwało, żeby zacząć ogarniać kiedy bieg, kiedy sprzęgło i tak dalej. I tak samo tutaj, też jeżeli będziesz to robić, to dość szybko to opanujesz. Nie są to trudne rzeczy. W dzisiejszych czasach te wszystkie narzędzia są tak zrobione, że nie trzeba być programistą, nie trzeba być grafikiem komputerowym, więc jest to praktycznie dla każdego, kto nie ma absolutnie żadnej wiedzy informatycznej i może to zrobić. Kwestia tylko, żeby ktoś ci pokazał, gdzie te strony się tworzy, jak się te formularze wstawia, więc jesteś w stanie się tego nauczyć. I teraz powiem ci o takich trzech punktach, dlaczego dla wielu osób właśnie taki system może się okazać lepszy niż działanie na żywo. Na żywo w sposób, czy na Messengerze, czy gdzieś na jakichś networkingowych spotkaniach, czy na jakichś szkoleniach właśnie. Pierwszy taki powód to jest to, że jeśli już prowadzimy
rozmowę biznesową, bo tak należy ją nazwać. Jeśli chcesz coś komuś polecić, sprzedać, generalnie dążysz do jakiejś transakcji, żeby się zawarła, czy to właśnie będzie polecenie, czy pozyskanie kogoś do biznesu, czy sprzedaż czegoś, czegokolwiek, to jest to rozmowa biznesowa. I teraz, żeby taką rozmowę prowadzić, żeby kogoś czymś zainteresować, żeby ten ktoś po prostu chciał skorzystać z tego, co my dla niego mamy, no to naprawdę to wymaga trochę wprawy, wiedzy, jak to robić. Trzeba się znać nieco na negocjacjach, przynajmniej nieco. Jakieś techniki sprzedażowe znać, ale też nie stosować ich w sposób taki wyuczony i nachalny, tylko trzeba to umiejętnie robić, żeby ta sprzedaż była taka bardziej naturalna, a nie taka sztywna i wyuczona jak robot. Nie można ulegać emocjom w takich rozmowach, mieć dokładnie przygotowany schemat rozmowy w głowie, czyli czego się trzymamy, dokąd zmierzać ma ta rozmowa, więc właśnie trzeba umieć panować nad taką rozmową i nad rozmówcą, żeby tą rozmową odpowiednio pokierować. Trzeba umieć parafrazować, zamykać taką rozmowę odpowiednio. No i umówmy się, mało naprawdę kto potrafi coś takiego zrobić na żywo. To też bardzo dużo rozmów na czatach i w ogóle rozmów takich networkingowych to są na godziny ćwiczeń spalania tych rozmów i powtarzania ich od nowa, poprawiania ich za każdym razem. Oczywiście można się tego nauczyć i fajnie jest się tego nauczyć, ale to po prostu jest kwestia dużej wprawy, żeby to zrobić i częstego właśnie praktykowania tego, żeby to zrobić. Mało kto to potrafi. Natomiast jeśli chodzi o stworzenie takich stron w systemie, to zwróć uwagę, że strony przygotowujesz sobie wcześniej. Możesz sobie dokładnie obmyśleć, co na nich ma być, jaki ma być na niej każdy element. Zaplanujesz z góry taką całą ścieżkę, którą ma ten gość podążać, który trafi na te strony. I w związku z tym, czy to nie jest bardziej swobodne, fajniejsze, mniej stresujące? Ja osobiście nie za bardzo lubię prowadzić rozmowy biznesowe i właśnie chyba nawet przede wszystkim z tego właśnie powodu zajmuję się marketingiem w internecie, ponieważ to jest dla mnie dużo bardziej swobodne niż prowadzenie rozmów na żywo i ciągłe słyszenie nie, moja brak umiejętności zbijania tych obiekcji na żywo, nie potrafię tego robić. Mnie się nie udało nauczyć tego i jest według mnie dużo prościej przygotować w internecie, czy na przykład taki film, jak ja teraz to nagrywam, przemyśleć go sobie, co ja chcę powiedzieć wcześniej, nikt mnie nie zaskoczy, nikt mi nie powie, w trakcie mi nie przerywa, nic się nie dzieje. Więc ja sobie mogę coś takiego bez stresu robić i przygotowywać. To jest dużo fajniejsze, więc to jest taki pierwszy powód, który zauważam. Drugi powód to jest taki, że często nie mamy podczas spotkania na szkoleniu czy na czacie na tyle dużo czasu, aby móc powiedzieć o tym, co robimy wystarczająco szczegółowo, aby nasz rozmówca mógł się wszystkiego dowiedzieć. Możemy jedynie tylko zainteresować rozmówcę, jeśli zabraknie tak zwanego follow-upu, czyli jeśli później nie odezwiemy się do tej osoby, nie zadzwonimy do niej i nie wrócimy do tej rozmowy, tylko to zostawimy, a ta osoba nie ma możliwości sama sprawdzić, dowiedzieć się sama bez konieczności tam dzwonienia do nas, ale tak z ciekawości, nie ma możliwości wejścia i zobaczenia właściwie więcej, co my się zajmujemy, bo nie istniejemy w internecie, nie ma naszego istnienia, a my też ze swojej strony nie zrobimy tego follow-upu, nie zadzwonimy i nie pociągniemy tego dalej, to wtedy taka rozmowa i taki kontakt jest po prostu spalony, nie przyniesie rezultatów. Natomiast strony i cały system pełni właśnie funkcję takiego follow-upu, czyli osoba, którą zainteresowaliśmy czymś podczas rozmowy, wchodzi potem na tą naszą stronę, jedną, drugą, trzecią, może dowiedzieć się więcej, poznać nas bliżej i już bez angażowania bezpośrednio naszego czasu, robi to w czasie dogodnym dla siebie. Poznaje nas, zaczyna nam bardziej ufać i budujemy w jej oczach autorytet za pomocą naszego systemu.
A trzeci taki ewidentny powód do tego, dlaczego taki system, automatyczny system może okazać się lepszy od prowadzenia działań na żywo, to jest to, że jedno spotkanie nie wystarczy, jedna rozmowa nie wystarczy do tego, aby wybudować na tyle zaufanie i autorytet w oczach tej osoby, aby dać się poznać na tyle, żeby ten rozmówca od razu wiedział, że on chce już z nami tą współpracę i chce już zostać naszym klientem albo naszym partnerem. Natomiast cały system i te wszystkie strony, które są w tym systemie, działają w sposób automatyczny i dokonują ciągłego, systematycznego kontaktu z taką osobą, która jest wstępnie zainteresowana, pogłębiając Twoją relację z tą osobą, coraz bardziej budując Twój autorytet w jej oczach, coraz bardziej rozmówca Cię poznaje, coraz bardziej Ci ufa, aż jest gotów podjąć współpracę lub i kupić coś od Ciebie. I teraz najważniejsze w tym wszystkim, dlaczego system może być lepszy, według mnie jest, oczywiście nie zastępuje całkowicie rozmowy z kontaktów na żywo, ale w tym etapie rekrutacji, tego pozyskiwania klientów, jak najbardziej moim zdaniem jest dużo lepszy i dużo bardziej wydajniejszy taki system, niż jeżeli my działamy na żywo. Ponieważ przede wszystkim właśnie tutaj jest duża automatyzacja, czyli w momencie, kiedy Ty zajmujesz się innymi aktywnościami życiowymi, czyli na przykład właśnie czytasz sobie książkę, albo idziesz na jakieś spotkanie, albo właśnie pracujesz nad jakąś kolejną prezentacją, albo rozmawiasz z klientem przez Skype, czy cokolwiek innego, albo może masz w tej chwili wizytę u lekarza, czy też po prostu śpisz, system działa. Ponieważ ludzie o różnych godzinach, różnych porach wchodzą w internet, to system jest aktywny 24 godziny na dobę i ten system po prostu działa cały czas. Ty nie musisz być w tym momencie, obsługiwać tego systemu, żeby on działał. Oczywiście należy go pilnować, doglądać. To nie jest też tak, że on sobie jest i wszystko się dzieje super samo i w ogóle miliony nam lecą z góry, ale strony działają, system działa, zapisy działają, baza działa i ten proces dzieje się po prostu sam w czasie, kiedy Ty możesz robić inne aktywności. I teraz jak zbudować sobie taki automatyczny system właśnie pozyskiwania klientów, partnerów w internecie, czyli jak zacząć budować, zarabiać w internecie. To pytanie, które zadał mi mój klient na początku, od czego, co trzeba zrobić, więc to już na to odpowiedziałam, że po pierwsze musisz istnieć w internecie, musisz pozwolić na to, żeby ludzie Cię poznali, mogli Ci zaufać i żeby wybudować sobie swój autorytet. I do tego jest potrzebny Ci właśnie taki system, więc jak taki system teraz wybudować? No pierwszą, najprostszą, najprostszą rzeczą, najtańszą może, tak, jest to, że samodzielnie się uczysz. Jest teraz tyle materiałów różnych o tym, jak różne rzeczy robić, jak robić strony, jak robić formularze, jak obsługiwać autorespondery, że jest dużo darmowych materiałów, możesz się po prostu uczyć samodzielnie. Problem polega tu na tym, że ucząc się samodzielnie nie do końca też wiesz, czego ty się właściwie masz uczyć, po kolei, jak to ze sobą potem łączyć i tak dalej, więc potem musisz się uczyć, jak to się wszystko po kolei i tak dalej, to trochę trwa, wiem to z autopsji, więc drugim sposobem, ale z kolei kosztownym jest to, że ty się w ogóle nic nie uczysz, tylko ktoś ci to robi, ktoś ci taki system buduje, ty się w ogóle tego nie uczysz, jak to się buduje, ale uczysz się tylko go obsługiwać. Więc jakby nie musisz się wtedy technicznie uczyć, jak te strony, w ogóle jak te formularze, gdzie co, jak się robi, ciebie to nie interesuje, ale oczywiście takie coś kosztuje. Taka usługa kosztuje i mało kogo z osób początkujących stać na coś takiego. Więc trzecia opcja, z której bardzo dużo osób korzysta, to jest to, że korzystają już z płatnych szkoleń, że ktoś ich czegoś uczy. Uczy ich na przykład właśnie jak robić takie strony, jak obsługiwać autoresponder, jak wkładać ten formularz i różnych innych rzeczy się uczy, czyli kupuje sobie szkolenia, ma tam na wideo gotowe po kolei co ma robić.
ale uczy się sam, czyli to jest taka najtańsza forma płatnej nauki, można powiedzieć. Czyli uczy się sam, czyli nie ma nauczyciela, który mu to nadzoruje, który mu to sprawdza, jak on to zrobił, tylko po prostu dostaje szkolenie i no jak zrobi, to zrobi, jak nie zrobi, to trudno. To jest trzecia opcja. Czwarta opcja, ona polega na tym, że uczysz się właśnie z mentorem, czyli z tą osobą, która generalnie te szkolenia ci przygotowała. Czyli masz jakieś coś w typie konsultacji, że możesz nie tylko się uczyć z tych szkoleń, ale potem jak już to zrobisz z tych szkoleń, to zrobisz sobie te strony, te formularze, te inne elementy, możesz to pokazać mentorowi, a on wtedy może ci powiedzieć, że coś warto poprawić, coś warto zmienić i tak dalej. I jest jeszcze czwarta forma i jest to taka forma, że uczysz się z mentorem i w dodatku jeszcze ćwiczysz z grupą. Po pierwsze w ogóle masz szkolenia ułożone wszystkie w kolejności. Czego po kolei się trzeba nauczyć, co trzeba po kolei zrobić, żeby taki system zbudować. To jest pierwsza korzyść. Druga jest taka, że to co zrobisz możesz skonsultować z mentorem i jeżeli jakiekolwiek problemy po drodze wyskakują, masz tego mentora, żeby zapytać, żeby ci powiedział, podpowiedział, co zmienić, co, jak inaczej zrobić, albo jak rozwiązać problem. Ale tu jest jeszcze jedna korzyść, to, że inne osoby też się tego uczą i wzajemnie się korygujecie, wzajemnie patrzycie, jak wam ta praca wychodzi i mówicie sobie, co jest u kogo fajne, co ci się podoba, a co warto zmienić. Dzięki takiemu działaniu od razu masz feedback. Jeszcze zanim w ogóle wyjdziesz z tym do ludzi, zanim zaczniesz to promować, od razu dostajesz feedback od ludzi na zasadzie, jak ty to robisz, co warto poprawić. Dzięki temu, jak już to skończysz i już będziesz mieć ten system, będzie on już w pewien sposób zaopiniowany, będzie on już w pewien sposób przetestowany przez innych, bo oni się najpierw zapiszą na twoje listy, zanim ty z nimi gdzieś wyjdziesz, sprawdzi się całe działanie. I dzięki temu masz nie tylko swój zbudowany system, który jest sprawdzony przez mentora, ale jeszcze jest sprawdzony przez innych zwykłych użytkowników, którzy też budują swoje systemy i oni po prostu pomagają ci w tym, żeby to było jak najlepsze i żeby wychwycić jakieś twoje błędy, których prawdopodobnie ucząc się samodzielnie, czy też samodzielnie ze szkoleń, ale nie mając żadnej pomocy, nie zauważysz w ogóle, tak? Więc to jest taka forma i w tej chwili ja właśnie mam taki produkt, jest to taki warsztat, który nazwałam Zarabiający e-biznes Start. Jest to budowanie fundamentu i jest to w krótkim czasie zbudowanie fundamentu zarabiającego e-biznesu, zaczynając od szybkiego zbudowania zaufania i stawania się autorytetem dla zupełnie obcych ludzi, aby ułatwić późniejszą sprzedaż i lub zdobywanie osób do współpracy. Tym jest właśnie Zarabiający e-biznes Start. Dzięki niemu jesteś w stanie zbudować swój automatyczny system i jeśli Ciebie to interesuje, jeśli chcesz właśnie takiej pomocy, takiego wsparcia, interesuje Cię zbudowanie takiego automatycznego systemu, dowiedzenia się, jakie to są te narzędzia, jak je po kolei wszystkie ze sobą stworzyć, potem połączyć, wypełnić treścią i tak, żeby było wszystko przetestowane i gotowe, to zapraszam Cię na ten warsztat Zarabiający e-biznes Start. Mam nadzieję, że tym krótkim wideo wyjaśniłam, od czego należy zacząć zarabianie w internecie. Podkreślę jeszcze raz, od tego, żeby wybudować zaufanie, żeby dać się ludziom poznać, żeby zaistnieć w internecie, żeby ludzie mogli Cię poznać, zaufać Ci, żeby zobaczyli Twój autorytet. I od tego zaczynamy. Pozdrawiam Ciebie gorąco. Do zobaczenia na warsztacie. Cześć.